wypluwa. Czuję, że ja dzisiaj rozdupcę bank. Kuźwa, tak nie można, pani Paziowa. Przecież pani wszystko wysrała, dla mnie nic nie będzie. To jest hazard. Ten wygrywa, komu wysrywa, panie Boczek. Helena, na dzisiaj koniec. Przepieprzysz wszystkie pieniądze. Gąd się, dziadek. Jestem przy farcie. Od rana 200 złotych przytuliłam. Ale wczoraj 6 przerżnęłaś. O, pan Fredryk. Panie Fredku, fajny ten pana dywanik. Żem se go położył normalnie na, przed telewizorem i na nim se nogi trzymie, jak se na telewizor patrzę. Co pan patrzy, panie, jak pan ma z telewizora zepsutego? Panie, jak zepsutego? Nowego żem se kupiło, takiego, jeszcze odtwarzarkę. Co? Ciekawe za co? Jak za co, panie? A za to? Mówi to panu co? Zadwal się, łysy! Kretynie, no przecież... Panowie! Ja gra! Puśćcie! A nie ma się chować, nie się pani ustąpi. Ale... No właśnie, pani, pani, ale... zamasz pani nie jest. No zostawcie mnie, durnie, no! Przecież ja trzy ananasy mam! Pani Paziowa, ustąp! No i co? W kościele byłeś? Gdzie byłem? No w kościele. A w kościele? No pewnie, że byłem. No jakże? No byłem w kościele. Jeszcze troszkę. Proszę. No i co ksiądz mówił? W kościele? No w kościele. W kościele ksiądz fajne różne rzeczy mówił. Śpiewał pięknie, organy grali. Bardzo było przyjemnie. No ale co było na kazaniu? Kazał pieniądze dawać. No. Jak kazał pieniądze dawać? Dzwony musi nowe instalować na wieży. Jak nowe dzwony, jak nowe dzwony instalowali na wiosnę? Na wiosnę instalowali dzwony? Tak, ale się rozchodzi o to, żeby, że tamte dzwony, co na wiosnę instalowali, one strasznie słabo dzwonią, Halinka, i nie wiadomo, w którym kościele to dzwoni. O co się rozchodzi? Nowe dzwony musimy być. Wiesz co, Ferdek? Te dzwony to mi trochę grubymi nićmi szyte. Bo to nie rozchodzi się o to, żebyś ty od razu dawała dużo pieniędzy, bo to... Bo nie ma tych pieniędzy. Chodzi o to nawet, żeby nie papierkowe dawać, tylko bilonem, żeby dawać i... Najlepiej po 5 złotych, żeby dawać. Rozpierdziele zaraz to, kurde, no! Panie, nie wal pan w to! A poza tym... Idź pan z tą, bo teraz moja kolej jest. Ja czuję, że zaraz przytulę 3 ananasy. A przytulisz pan 3 k***y, panie. W ogóle to jest nielegalne, ja pierdzielę, ja idę na policję i zaraz... Bo to nielegalne wszystko jak jest, jak panie. Nielegalne, no. Panie, jak legalne jest. To jest państwowa gra hazardowa, panie. Patrz pan i ucz się pan. Uwaga, no. Mistrzu idzie. O! Patrz pan, 3 ananasy w mordy jeża! Panie Bociek, gnoju jeden, pożycz mi pan piątkę. A gówno? Za darmo nie pożyczam. To co pan za to chcesz, świnie jedna, no? A telewizora mi pan dej. Jak telewizora? Przecież pan ma nowy telewizor plazmatyczny. O co pan się rozchodzi? No ale nowy to se w pokoju mam, a ten pana to se do kibla wstawię. I w kiblu będę miał, bo jeszcze w kiblu te telewizora nie mam. Ferdziu, włączaj szybko telewizor. W szpitalu u nas byli, w telewizji będę. Słuchaj, byli u nas, wszyscy się wypowiadali, tak. Nawet mnie skamerowali, jak robiłam lewatywę. No włączaj. A gdzie jest telewizor? No właśnie, zepsuł się, Halinka. Zepsuł się. A się zepsuł? No normalnie się zepsuł, pasy się pokazały, rozumiesz? W ogóle wziąłem dziada, zaniosłem do punktu, żeby naprawili, no bo cię nie dało się oglądać, no. No jasna cholera, nawet człowiek raz w telewizji nie może się obejrzeć. No, ale wiesz, co ci powiem, Halinka, to nie ma czego żałować nawet, bo to wiesz, poprzekręcają, pomieszają, małpę z człowieka zrobią, lepiej tego nie oglądać. Ferdek, wiem, w radiu mogą mówić. A gdzie jest radio? Radio? A, no radio się, też się popsuło. To tak trzeszczało draństwo, że nie wiedział, czy to jest redaktor, czy ojciec dyrektor. I nie wiedział, co żebym zaniósł, nie? No bo to naprawić trzeba. No i kiedy to naprawią? O, to mówili, że 3 miesiące jak nic, bo to ludziom teraz się psują te odbiorniki strasznie.
jest strasznie. Na 3 miesiące bez telewizora, no. Przecież wiedzieć, co się dzieje na świecie. No wiesz co, no, mówili, że można by to ekspresowo zrobić, ale to by trzeba było zaliczkę dać, a jak wiesz... Ile? No, 20 zł, co by trzeba było dać, i to tak po 5 zł najlepiej.